jak przeprowadza się próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia masztu w wózku jezdniowym podnośnikowym. Aby przeprowadzić próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia masztu, należy pobrać ładunek nie większy niż nominalny, ustawić maszt w pozycji pionowej, a widły należy podnieść na taką wysokość, aby każdy człon masztu wysunął się na co najmniej 10 cm. W tej pozycji należy pozostawić wózek na 10 minut. Po tym czasie sprawdzamy opadnięcie wideł, które nie powinno przekroczyć 10 cm. Ważne jest, aby tę próbę przeprowadzić przy normalnej temperaturze roboczej oleju. Jest to istotne dlatego, że zimny olej jest gęstszy, przez co próba może być niemiarodajna.